Dzisiaj dwa kiepskie lądowania zaliczyłem, ale to drugie to naprawdę było, kurde, myślałem, że wjadę do morza i miałem taki dylemat, nie? Morze czy palma? Też mi się Wybrałem tak palmę. myślało. Myślisz, że to do nas? Te szumy i zakłócenia? To do nas. Jastrząb słyszy kontakt 2 na 5. Przekażcie im nalot przed bronią nas Somato. Tutaj Woron 3 do Jastrzębów, macie zrobić nalot na Somato po przezbrojeniu. Przyjął, będziesz naprowadzał jakoś? Coś więcej wiadomo na temat celu, czy po prostu mamy zbombardować miasto? Po prostu zbombardować. Przyjął. Przyjął. Jak to widzisz? Średnio to widzę. Ja też, dobra, zawrócimy, zaraz zaznaczę ci. Dobra, będziesz leciał za mną, no lecimy z tej pozycji mniej więcej z południowego zachodu, zaraz zawrócę przez prawo. Weź rakiety niekierowane i jebniesz zaraz po nas. Ja spróbuję najpierw kierowanymi coś namierzyć. Będziesz miał wybór towar po lewej stronie, a będę walił po prawej. Przelatujemy, szybki przelot, wznoszenie na ponad 1000 i nawrót. Zwrot prawo. Prędkość 600. Tu Jastrząb nadlatuje na cel, nad celem za 1,5 minuty będzie szybki przelot. Atakuje niekierowanymi. Odchodzę. Odchodzę. Dobra, dzięki panowie, coś zauważone po drodze? Coś mnie namierza? Jest kontakt z rakietami przeciwnika. Przyjął zabijać się. Jastrząb jeden wolny. Żyjesz? Jasne, żyję cały czas. Mam jakieś... coś cały czas mnie namierza. Przestała. Przyjął, ja jestem już na 1700, nic mnie nie namierzy. Ja jestem 1500. Jest ciemny, czy możecie powtórzyć nalot, odbiór?
Jastrząb 1 potwierdza. Krótki raport sytuacyjny. Na radarze nie widzimy żadnych potwierdzonych celów nieprzyjaciela, ale bardzo wiele kontaktów zmechanizowanych. Zauważyliśmy samoloty zaparkowane w bazie lotniczej na północy. Jednocześnie do waszej informacji, od miejscowości Somato na północ niebo niebezpieczne. Byliśmy namierzani rakietami, jednak żadna nie została odpalona. Odbiór. Przyjął, zróbcie ponownie szybko przelot do rzeki, szczególnie z południa, kiedy jesteście przystanąć wśród miasta. Ok, postaramy się tam znać na minutę przed bombardowaniem. Jastrzępy rozpoczynają nalot. Zwiększam do 600. Mam nadzieję, że tym razem tak nie chybię jak ostatnio. Warrant do wszystkich, myśliłeś co ma to wroga broń, a prawdopodobnie ręczna. Odchodzę. Odchodzę. No. Trochę to chaotycznie wyszło. Tu Jastrząb atak wykonany. Zobaczmy jak jest. Także może... Mam tę szyłkę skubaną po prawej. Tutaj Warren 1 melduje w miejscowości Somato pojedyncze kontakty nadal na dachach w centrum. Chcesz się grzmotnąć? Niekoniecznie. Możesz strzelać. Przyjął. W takim razie wracaj do bazy, przezbrój się, a ja jak skończę, to wrócę też. Jasne, przyjął. Woron 1, podchodzimy, atak rakietowy, Somato. Uważajcie tam, zostaliśmy trafieni rakietą. Przyjął, rakiety weszły w cel w maszy, czubuna, ale to jest wina do tego, nawigacji pomiędzy miasta. Woron 1 informuje na terenie kompleksu położonego na północnym zachodzie Somato jednostki cywilne. Woron 1 bez zbioru. Woron 3 do HQ, musimy wracać do bazy przez wejście. Cel zniszczony. Warren 4 również udaje się do punktu LC. Dobra, wznoszę. Chyba jednak nie był cel. Warren 4, ten dym przed nami. Jesteście w stanie zmienić śledztwo? Tutaj Woron 4 odmawiam, dlatego wstrzymałem. O, namierzali mnie. Rakieta, rakieta, rakieta. Znaczy mnie tylko pomacali. Rakieta w ciebie leciała? Tak, we mnie leciała. Wypuściłem parę. Woron 3, płoć dla Worona 2. Po panu już.
Woron 3, spójrz dla Worona 2. Ten dramatyzm sytuacji. Powiedz mi, widziałeś skąd cię namierzali? Woron 2 dla piechoty, prawdopodobnie strzeciliśmy kolejnego Heinze. Widzę profika. Leci wzdłuż drogi. Wiesz co, jak sobie spojrzałem na Paraiso, to tamtych hamwików uzbrojonych jest masa. Z tym, że nie jestem pewny, czy są obsadzone. Ja również nie wiem. Na międzyczasie szedłem poniżej 1000. Coś mnie namierza? Ty to masz pecha. I przestało. Spoko, powyżej 1200 jakoś takim gubią te namiary. No jakoś tak mniej więcej. Zauważ, że nasi idą na Paraiso. Ja się trochę zagapiłem, zawracam. Do tej pory to jest trend, a jeśli możecie, to zajmijcie się tymi łodziami, które patrolują wody, nie na koło wyspy. Borys, jeżeli naprawdę ci na tym zależy, to zrobię to, z tym, że północne łodzie to są łodzie cywilne, południowe z ostatniego razu wydaje się, że też będą cywilne. Przyjął. Dobra, Jastrząb odchodzi na południowo-wschodnią strefę sprawdzić, czy łodzie dalej cywilne. Łapie na radarze już cele na 90. Lotnicze! Lotnicze? Nie na ziemne. Tutaj Borys, to za ma cele lotnicze skrajnie na lewo. O, potwierdzam, teraz widzę. Borys, masz na myśli... Okej, okay, przejdź na... Potwierdzam, chciałem cię upewnić na jakim kanale, no to fakt. Przyjął. Woron 2, kanał 6-5, jeżeli wszyscy mogę, no możemy przejść na częstotliwość piechoty. Nie ma potrzeby, zostańcie na 6-5. Skręcam na 90. Na razie nic nie łapię. A, widzę, lotniskowiec. Borys, Planna, przyjąłem. Potwierdzam. Jastrząb melduje zauważenie lotniskowca desantowego Armii Stanów Zjednoczonych. Dużo maszyn na pokładzie, żadnych maszyn w locie. Borys, odczucie jeden ataku PES, to ja. Mamy tam technikala z dużym KM-em. Nic nas nie goni. Ten twój kolega z rakietą, co się naprowadza za każdym razem na ciebie tutaj gdzieś jest. Okej, okay, zwiększam pułap. Widzę naszych na skrzyżowaniu. Tej pory to jest Tempia. Niedaleko Paraiso zlokalizowaliśmy Hamwika. Prawdopodobnie są też inne pojazdy w mieście. Czy przejmiesz się eliminacji tych celów? Możliwa obrona A aktywna. Potwierdzam jedno i potwierdzam drugie. W tym momencie namierzyliśmy bardzo wiele Hamwików uzbrojonych w Paraiso, tyle że wszystkie wydają się nieobsadzone. Możemy i tak przystąpić do zniszczenia odbiór. Tutaj Borys przyjął. Ten, który jest zaznaczony na GPS-ie, jest obsadzony.
Werojen, do Borysa wylądowałem w miejscowości Jaros z amunicją RPG i pociski do PK. Dobra, dwójka, weź tego Hamwika, ściągnij, ja przylecę drugi za tobą, zobaczymy jakby co to będę namierzał, to co będę cię ostrzeliwać. To wolnie dobierz broń jak chcesz, ja teraz się ustawiam za tobą. Coś mnie namierza? Leci rakieta. Uniknąłem dalej, coś mnie namierza. Chyba ich zdenerwowałeś. Borys, zamelduj efekt ataku. Borys, Hamwik, który zidentyfikowaliśmy, jest ciągle aktywny. Ostrzał był trochę na południowy zachód od niego. Tu Jastrząb, widzimy dwa zniszczone cele. Tej pory stwierdzam. Jeśli Jastrzęb macie coś jeszcze na pokładzie, to macie tylko na eliminację wszystkiego w Paraiso. Przyjął, przechodzimy na wolną Amerykankę. Słuchaj, skupmy się na rozwalaniu pojazdów, dobra? Jasne. To raczej i tak nie dostrzeżemy. O, to nie jest takie powiedziane. Woron 2 dla Borys, słysz? Borys, zgłaszam. Borys, zgłaszam dla Worona 2. Tutaj dwójka, mam waszego sanitariusza, odsunął się do pracy. A no to Borysa, zgłasz. Miejscowość Joro jest bezpieczna, bo na pan wylądować. Za miejscowość Joro zabezpieczona. Przyjął, wszystko co jest na tym lotnisku jest wrogie, także gotowa na eliminację. Potwierdzam. Czy Jastrzęb, czy atakujesz jeszcze Paraiso? No nie w tej chwili, ale generalnie wyszukujemy celów Paraiso, odbiór. To przyjął. Na razie podpuść Paraiso, wtedy piechota wchodziła i pojazd. Przyjął, jeszcze dokonam jednego precyzyjnego uderzenia kierowaną. Przyjął, oczekujemy. Przyjął. Borys,
czy nasz kart jest postartowany już? Tutaj Woron 4, Woron 4 do wszystkich, nieoperacyjnych. Borys, tu Anna, my olewamy tą balazę, tam nic ciekawego nie widać. Schodzimy do, na podejście. Jastrząb nalot zakończony, atakujemy lotnisko. Para ICO nie będzie już dalej bombardowane. Borys przyjął. Woron 1 do Borysa. Zgłasza Borys. Prosiłbym o wyznaczenie, jeżeli to będzie możliwe, dwóch strzelców za promów ich na lotnisko w Kośle, gdzie mogę zobaczyć wsparcie powietrzne. Przyjął, może być jeden strzelec. Otwieram. No to rozumiem. Jastrząb na podejściu do lądowania. Ulubione lotnisko. Najwygodniejsze. Ale zajebałem. Żyję, ale wylądowałem na parze. Było ciekawie. Uważaj, podchodzę. No, dobra, ja wracam jakoś tak prawą stroną będę dawał. Też mi trochę przygłodziłem, ale jestem cały. Chyba się nawet zmieszczę. Przysnąłem trochę schamowany. Jastrząb do Borysa zgłoś. Lot Jastrząb do Borys zgłoś. Jastrząb tu Borys, dowódca dostał, przyjmuje właśnie radio. Przyjął samoloty w powietrzu, gotowi do przyjmowania zadań, gdyby co. Borys przyjął. Dobra, dobra, ty zawrócisz przez prawo, ja przez lewo, spróbuj ściągnąć to M113. Masz go namierzonego? Tak. Dobra, to mów kiedy. No to już. Jaka prędkość? 450.
Odchodzę. Tu Borys, mamy Abramca w mieście. Piękne. Jeżeli jest możliwe, prosimy o wsparcie. Szukaj celu. Możesz go zdjąć? Jasne. W przeciągu 15 sekund. Dobra, ja też zawrócę, zobaczymy. Strzelam. Wychodzę na lewo. Jastrząb, wielkie dzięki. Teamwork. Piękna robota, widziałem. Trafiłeś go, ja jeszcze mu dołożyłem drugą. Jeszcze poprawiałem niekierowaną. A, to tego nie widziałem. Namierzonego, uzbrojonego Hamvika przy miejscowości moment. Cantico. Potwierdzam, wcześniej też go miałem. Widział tego z działka, zobaczyły. Lub podejmowanie niepotrzebnego ryzyka. Proszę, bo prawie za tobą tak ram. Roku jest. Dostał. Potwierdzam. Aż miło. Są uzbrojone technikale cały czas jeszcze tutaj. Widziałem co najmniej dwa. Jeden tam wcześniej przed radarem, a drugi tu na końcu. Chyba można się już pokryć. Myślę, że tak. Dobra, nawracasz przez prawo, przez lewo. Ja, powiesz mi, kiedy dokonaj ataku na wybrany cel. Estrelę bierzesz? Okej. Okay. I jeszcze mi tam podasz mi prędkość, jak już wypoziomujesz. No to na wrót. Jestem. No, słyszę. To jest jakieś fantom. No właśnie zauważyłem. Co ci się, co się stało? Na razie odpalam na sudorowie. Aha, okej, okay, ale... Może nawet doszedł je do wyspy.
No, powodzenia, a tam będzie śmigłowiec. Jakby co, to powiedz mi, to ja podlecę śmigłowcem, cię wyłowię. Tu się naprawdę wolno lata. Pływa. Coś o tym wiem. Zatam się. Tutaj resztki Borysa i Anny w punkcie Anna na wschodzie miejscowości Paradiso. Jesteśmy zaznaczeni dużymi literami Anna na stacji benzynowej. Cześć Woron 2, czy was głosi wyraźnie. Anna, czy potrzebujecie ewakuacji? Tu Anna, właśnie się zastanawialiśmy, czy siłą 5 osób szturmować, na 6 czy nie, ale chyba będziemy jednak się ewakuować. Jesteśmy w tej chwili na wschód od miasta Paradiso w punkcie Anna. Udamy się dalej na wschód i oznaczymy miejsce do lądowania, żeby nas odebrać. Jak mnie zrozumiesz? Przyjął Woron 2, czekam na oznaczenie. Woron 2, czerwony, bym przez pomyłkę. Kujkę przyjął. Okej, bo nam zawracam do bazy. Przyjął, widzę. Na ziemi.
Jo. Mają fajną brykę masz. Prawdziwy rydwan ognia. Tak się jest, pustoszedzie. O, jak dobrze. Rozprostować nogi. Atakuje niekierowanymi. Odchodzę. Odchodzę.